Przed nami ostatnia lekcja, na której omówimy temat korekt według klasyfikacji teorii fal Eliota. Omówiliśmy już trzy rodzaje, zostało nam ostatni, najmniej przyjemny, jeżeli chodzi o praktyczne wykorzystanie, a więc temat korekty nieregularnej przed nami. Zapraszam do materiału. Zaczynamy standardowo, czyli za moimi plecami narzędzie Paint i skorzystamy z wyznaczenia tendencji wzrostowej, żeby w jak najlepszym stopniu opisać, jak wygląda korekta nieregularna, jeżeli chodzi o kwestie związane z rynkami finansowymi, bo to oczywiście nie dotyczy tylko i wyłącznie rynku walutowego. Rynek kryptowalut, rynek akcji również wchodzi w grę. Rysujemy zatem kilka fal wznoszących się tak, żebyśmy mogli mówić, że mamy do czynienia z tendencją wzrostową i co się dzieje. Zaczyna się sytuacja, w której każda kolejna fala swoim zakresem przebija falę poprzednią, czyli widzimy, że punkt A został przebity przez wierzchołek C i punkt B został pokonany przez wierzchołek typu D i następnie pojawia nam się kontynuacja tej fali. Jak popatrzymy, to na kształt tej fali jeszcze naniesiemy sobie oznaczenia, czyli oznaczmy może mniejsza czcionka. Oznaczmy, tutaj mamy wierzchołek A, wierzchołek B, wierzchołek C, wierzchołek D. B też powinien być z dużych liter. To generalnie cała ta struktura przypomina nam kształtem coś, o czym już wiedzieć powinniśmy, a więc trójkąt rozszerzający się. Czyli sytuacja, w której rynek wytrącony jest z punktu równowagi. Najczęściej związane jest to z dużą niepewnością albo napotykaniem w ogóle przeciwnych do siebie ważnych informacji fundamentalnych na rynku, w rezultacie czego pojawia się chwilowo mocny popyt, który wybija wierzchołek A właśnie w punkcie C i pojawiają się na przykład kiepskie informacje, które powodują, że wybijany jest wierzchołek B i pojawia nam się poziom D niżej. Tutaj ważne jest, żeby odcinek BC, czyli ta korekta w korekcie, była trzyfalowa. Tak mniej więcej przyjmuje się według teorii fal Eliota, że w zasadzie każdy drugi odcinek korekty powinien być tym odcinkiem trzyfalowym. Jest to zdecydowanie najtrudniejszy schemat, jeżeli chodzi o rozgrywanie takiego układu cenowego, dlatego że możemy się nadziać i na wybicie tutaj, i na wybicie tutaj, bo oczywiście fajnie mówi się po fakcie, że dana korekta nam się na wykresie pojawiła, ale już samo wykorzystanie nie jest aż tak oczywiste. Możemy się oczywiście posługiwać ekspansjami FIBO, żeby za pomocą liczb FIBO wyznaczyć potencjał do wzrostów, natomiast ja generalnie jestem zwolennikiem, że jeżeli już zajmujemy pozycję, no to dopiero po pełnym ukształtowaniu się korekty nieregularnej, gdzie będziemy mniej więcej, i może zaznaczę to miejsce, powinniśmy już mniej więcej rozpoznawać, że mamy do czynienia z korektą nieregularną gdzieś w połowie w odcinka CD, już po tym odbiciu, już po tej ostatecznej reakcji. Tak jak zatytułowana była lekcja związana z trójkątem rozszerzającym się, że uwaga, tutaj nie handlujemy, to podobnie sytuacja wygląda w przypadku teorii fal Eliota, bo te mniej więcej teorie nam się tutaj w tym momencie są spójne, tak? Czyli też nasza filozofia tradingowa powinna być spójna i co do traktowania korekty nieregularnej, i co do traktowania trójkąta symetrycznego, rozszerzającego się. Zobaczmy na XStation, jak może wyglądać przykład takiej oto korekty. Za moimi plecami platforma XStation i przykład trójkąta rozszerzającego się, inaczej korekty nieregularnej. Tu mamy jakąś falę, ładną falę wzrostową i następnie pojawia nam się ruch korekcyjny, który wybija poszczególne elementy korekty, czyli jeżeli mamy ruch trzyfalowy, to jest fala pierwsza, to jest fala druga, i kolejna fala, trzecia CD, jest tą falą ostatnią,
trzyfalową strukturą korekcyjną i widzimy, że pojawia się mocny impuls, który potwierdza nam to, że mieliśmy do czynienia z korektą nieregularną, inaczej nazywaną trójkątem rozszerzającym się. Jeżeli chodzi o zajmowanie pozycji, nie jest to najłatwiejsze, bo jak zobaczymy chociażby poprzez ekspansję FIBO i spróbujemy sobie odmierzyć, gdzie potencjalnie dana fala może nam dojść, to widzimy, że ona nam się tutaj ładnie zatrzymała na 161,8 FIBO, natomiast ja generalnie na temat skuteczności liczb FIBO, zresztą bierzesz udział w tym kursie, więc znasz moje zdanie na temat liczb FIBO, czasami może się udać, że one nam tutaj się zgrają, dlatego lepiej poczekać już na sygnał z price action, typowy jakiś ładny impuls, który nam potwierdzi to, że mamy do czynienia z daną sytuacją techniczną, czyli na przykład korektą nieregularną. Raczej nie powinniśmy, w szczególności jeżeli mamy, chyba że będziemy rozgrywać objęcie BSC i wierzchołek AB, wierzchołek C, jako ten impuls prospadkowy, tylko że wtedy oczywiście wcześniej rozgrywamy false breaka, a nie korektę nieregularną, więc to podejście, o którym teraz powiedziałem, jest nieco delikatnie naciągnięte. Dajcie znać w komentarzach, czy na co dzień handlujecie w przypadku, gdy na wykresie widoczny jest trójkąt rozszerzający się. Jeżeli tak, to w jaki sposób dokonujecie transakcji w oparciu właśnie o ten rodzaj korekty. Jeżeli podobała Ci się ta lekcja, pamiętaj o tym, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmikiem. Jeżeli masz znajomych, którzy interesują się tym tematem albo stawiają pierwsze kroki, to nie zapomnij o tym, żeby ten materiał udostępnić dalej. Ta lekcja już się skończyła, natomiast mam jeszcze do dodania taką fajną, ciekawą promocję. Tak wygląda wydanie 16 magazynu FX Mag. Cena prenumeraty to 99,70. Rocznej oczywiście prenumeraty, w której w skład wchodzą 4 świetne wydane magazyny, każdy z nich przynajmniej o wielkości 100 stron. Ale dzięki partnerowi odcinka, którym jest broker XTB, do każdej prenumeraty zakupionej z kodem rabatowym KURSAT w gratisie dorzucamy taką oto książkę Inwestycje walutowe dla bystrzaków za darmo. Książka jest o wartości 50 zł, więc jeżeli chciałbyś ją kupić samą, to za mniej więcej 5 dyszek w sieci taka cena za tą książeczkę. Natomiast do prenumeraty, czyli na przykład taki oto zestawik powędrowałby do Ciebie, jeżeli byś zamówił na sklepie, na portalu FX Mag, a dokładnie fxmag.pl/sklep prenumeraty. Jak skorzystać? Wbijaj na sklep, następnie tam, gdzie mamy prenumeratę, dodajemy ją do koszyka i w koszyku, tam, gdzie jest możliwość dodania kodu rabatowego, wpisujemy kurs AT i następnie klikamy aktywuj kod. Zauważ, że tutaj nam się nic nie zmieni. Cena na magazynu i cena prenumeraty się nie zmieni, ale jeżeli kliknąłeś aktywuj kod, to my już dostaniemy ten komunikat, że do magazynu, który ma do Ciebie powędrować, dorzucamy tą oto książeczkę. Oferta jest limitowana, bo nie mamy nieskończonej ilości książek, więc śpiesz się, żeby zdążyć załapać się na tą promocję. Kolejna lekcja już w czwartek, a ja Ci życzę udanego handlu.